Chciałbym zwrócić uwagę na to też, co pan profesor powiedział o tunelu średnicowym, który jest wielkim atutem Warszawy, absolutnie niedocenianym. Warszawa jest absolutnie wyjątkowym miastem, które ma przelotowy dworzec centralny. W większych miastach europejskich istnieją dworce czołowe, które są niesamowicie niewygodne. Tymczasem dworzec przelotowy umożliwia po prostu bardzo znaczne usprawnienie ruchu i budowa linii średnicowej w Warszawie to był rzeczywiście to było epokowe osiągnięcie polityki między II Rzeczpospolitej i to jest na pewno wielki punkt do wykorzystania. To jest też połączone z problemem metra warszawskiego, dlatego że w Warszawie zachodzi paradoks, na który niewystarczająco wiele osób zwraca uwagę, a mianowicie inwestuje się ogromne pieniądze w budowę drugiej linii metra już obecnie, podczas gdy za pomocą frakcji środków przeznaczonych na te inwestycje można by wyremontować linię średnicową oraz linię okrężną kolejową dookoła Warszawy. Tym samym gdyby się dało oczywiście dogadać z PKP, można by tymi niewielkimi środkami po prostu dramatycznie usprawnić komunikację miejską w Warszawie. To jest temat, który był analizowany w wielu miejscach i było na ten temat wiele studiów. I kiedy wspominałem o takiej liście podstawowych problemów do rozwiązania, to myślę, że to znalazło się również blisko szczytu, jeżeli nie na samym szczycie. I teraz jak gdyby pozostawiając mojemu znamienitemu koledze puszkę Pandory, którą jest Pałac Kultury, puszkę, którą przyznaję ja nie rozważnie otworzyłem, chciałbym jeszcze odpowiedzieć na pytanie drugiej pani z sali, jeżeli chodzi o przeszczepienie dobrych wzorców z Zurichu i Wiednia. To jest kilka takich podstawowych punktów, bo cały czas mówię o pewnej liście podstawowych rzeczy do załatwienia. I w pierwszej kolejności jest to usprawnienie systemu komunikacji miejskiej i określenie jednoznacznie roli samochodu w mieście. W Warszawie ten ruch samochodowy i parkowanie na zasadzie takiej wolnej amerykanki doszło do niesamowicie rozpasanych rozmiarów. Cały czas poszerza się drogi i nie ma miejsca na ścieżki rowerowe. Tymczasem od kilkudziesięciu lat wiadomo, jak zresztą rozmawiałem z panem Michałem Borowskim, on już w latach 70. w Sztokholmie czytał książkę profesora Jana Gela o tym, że trzeba zwracać przestrzeń publiczną ludziom, zwracać ją, asygnować przestrzeń taką jak bus pasy czy linie tramwajowe dla przestrzeni, dla komunikacji miejskiej i limitować konsekwentnie ruch samochodowy. Z takich bardzo praktycznych rozwiązań, które w Warszawie próbowano zastosować, a które nadal nie działają, to są opłaty za parkowanie, prawda? Wprowadzenie, tak jak w Londynie, opłat za parkowanie w odpowiedniej wysokości skutecznie eliminuje nadmiar samochodów z centrum, bo ludzi po prostu nie stać na zaparkowanie ich. To jest rzecz, którą można zrobić jutro, prawda? Zwiększyć opłaty i powiększyć egzekucję mandatów z doskonałym skutkiem też dla kasy miasta. Z innych rzeczy, które nadają się do przeszczepienia od razu, to jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej polityki mieszkalnictwa socjalnego, która decyduje o rozwoju miast i o tym, że ludziom dobrze się w nim mieszka. Jest to oczywiście niesłychane zadanie, ale brakuje mi w Warszawie jakiejś grupy zadaniowej, która by po prostu konsekwentnie powoli to realizowała. Ta lista rzeczy, których można się uczyć od najlepszych, jest bardzo długa, ale myślę, że to jest temat na oddzielną, bardzo długą dyskusję i na pewno na niezliczoną ilość publikacji, które powinni przeczytać politycy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Postulat miasto dla mieszkańców, nie dla samochodów jest ciekawy, ja się z nim zgadzam. I teraz podsumowanie pana Michała Borowskiego. No cóż, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy, które państwo tutaj poruszyli i poruszyliśmy razem dotyczące Warszawy, to choć może jest to trudne, to jednak muszę wrócić do opracowanej przez Ratusz Warszawski pod kierownictwem Lecha Kaczyńskiego broszury programowej pod tytułem Strategia Rozwoju Miasta.